Jakiś czas temu, no jakiś, 25 lat temu, gdy żeniłem się, pracowałem wtedy, krótko pracowałem, był taki epizod mojego życia, kiedy pracowałem w szpitalu i znajomi, którzy pracowali ze mną, wiedzieli, że ja nie jestem katolikiem, tylko jestem w innym kościele, no i wiedzieli, że będę brał ślub. No więc pytali się mnie, jak to jest. No ja mówię, no normalnie u nas w zborze mamy ceremonię i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? Po jakimś czasie doszła do mnie jedna pielęgniarka, jedna znajoma i mówi, słuchaj, mam do ciebie takie pytanie, nie pogniewaj się, ale no nie wiem jak to jest, chciałabym się dopytać, bo ludzie mówią, że jakoś tak dziwnie, że u was w kościele tak dziwnie się bierze w ślub. Ja mówię, ale o co chodzi, jak to dziwnie? No bo mówiłeś, chciałabym wiedzieć, dlaczego wy bierzecie ślub w zbożu. To jest pewien przykład. Dlatego chcę wam powiedzieć, ja używam zamiennie bardzo często, mówię kościół i mówię zbór. Dlatego, że Nowy Sącz jest bardziej takim miastem akademickim i mamy do czynienia z dużą grupą ludzi, która nawet jest nie tylko, że niewierząca, ale na przykład dzisiaj młodzież nie zna w dużej mierze tej nomenklatury chrześcijańskiej, a już na pewno nie protestanckiej. Więc dla nich obmyj się w krwi Jezusa, naprawdę trzeba wyjaśnić, co to znaczy. Naprawdę musimy jakby dotrzeć do nich i mówić do nich takim językiem, który jest dla nich zrozumiały. Jeżeli on usłyszy od ciebie, przyjdź do Jezusa. To znaczy gdzie? Znaczy, co mam zrobić? Gdzie mam przyjść? Rozumiecie? Dopiero musimy usiąść, pomodlić się i powiedzieć, słuchaj, Jezus jest obecny, wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Wierzymy, że On jest Duchem, wierzymy, że On jest osobą Trójcy, wierzymy, że On był na ziemi, że żył, że zmartwychwstał i że żyje i że jest wszędzie tam, gdzie Jego wierzący się gromadzą. Dlatego mówimy, przyjdź do Jezusa, bo gdy do Niego mówisz, On cię słyszy, gdziekolwiek jesteś. I dopiero wtedy czasami ktoś może zrozumieć i pojąć to, co mówimy, bo inaczej, wiecie, będą plotki, że w zbożu bierzemy ślub. Wspaniale jest, że śpiewamy, że oddajemy Bogu chwałę, że mamy taką formę, ale to jest tylko jedna z wielu form. Prawdziwym uwielbieniem jest nasze życie. Prawdziwe chrześcijaństwo to nie jest teologia. Oczywiście mamy pewien kanon wiary, my mamy pewne prawdy, w które wierzymy. Ale gdy ja nauczam u nas w kościele, albo na seminarium, albo gdziekolwiek jestem na temat jedności wśród chrześcijan, to zawsze powtarzam, że nasza jedność nie może być zbudowana w oparciu o teologię, choć brzmi to szokująco. Ale jeśli będziemy budować jedność w oparciu o teologię, zawsze gdzieś będziemy mieli różne zdanie. Zawsze gdzieś się rozejdziemy. I skończy się niekończącymi się dyskusjami. Dobrze jest mieć pewne prawdy wiary. Ja się cieszę, że nasz Kościół ma naprawdę niewiele takich bardzo jasnych punktów, których się trzymamy, a nie mamy tak grubej księgi wyznania wiary, gdzie każdy musi znać 254 strony na pamięć. Dlatego, że my naszą jedność budujemy w oparciu o wartości, które Jezus nam zostawił. Wartości, takie jak miłość, takie jak przebaczenie, takie jak szacunek dla drugiego człowieka, takie jak obecność Chrystusa, żywa obecność, gdy jesteśmy razem, takie jak właśnie walka w codziennym życiu, takie jak dzielenie chleba z tymi, którzy są głodni, traktowanie innych z miłością i z szacunkiem. Więc gdy mówimy o zwycięskim życiu chrześcijańskim, gdy w ogóle mówimy o chrześcijaństwie, to musimy pamiętać, że nie mówimy ani o jakiejś emocjonalnej egzaltacji, ani tylko i wyłącznie o jakichś prawdach wiary, ale mówimy przede wszystkim o osobie Boga, Trójcy Świętej Jedynego. Boga, który jest pośród nas obecny. Boga, który buduje z nami relacje. Boga, który powiedział, kocham was i bardzo was proszę, odwzajemnijcie moją miłość. Chcę z wami chodzić, chcę z wami przeżywać radości, chcę z wami przeżywać smutki. Chcę, żebyście byli jak dzieci, które potrafią przyjść do taty, usiąść i powiedzieć, tato, szanuję cię, kocham cię. Dobrze, że jesteś.
Cieszę się, że mam właśnie takiego tatę. Nie zapomnę nigdy tego momentu. Byliśmy z rodziną w Anglii, wprawdzie na wczasach u przyjaciół, ale jak to pastor ma zawsze nienormowany tryb pracy, więc zdarzyło się, że w tym kościele, w którym byliśmy, prowadziłem kilka rozmów duszpasterskich, starałem się tam pomóc rozwiązać parę problemów. I pamiętam, jak kiedyś siedziałem właśnie w salonie i rozmawiałem, miałem taką rozmowę duszpasterską i mój syn siedział gdzieś tam z boku i coś tam sobie grał sobie w jakąś taką grę planszową i przysłuchiwał się tej mojej rozmowie. I nigdy nie zapomnę, jak później ta kobieta, z którą rozmawiałem, z żoną, modliliśmy się, potem ona poszła i mój syn wtedy powiedział, siadł koło mnie, nigdy nie zapomnę tego momentu, dla takich momentów warto być ojcem i warto w ogóle żyć. Siadł koło mnie i powiedział, tato, tak słucham tego, jak ty rozmawiasz z ludźmi i powiem ci, chciałbym kiedyś być taki jak ty. Jeśli słyszysz coś takiego od 17-letniego syna, to naprawdę masz łzy w oczach, uwierzcie mi. Ja byłem do tego stopnia poruszony, że powiedziałem, synu, czy ja mogę to nagrać? I słuchajcie, ja mam to nagrane. Wziąłem kamerę i nagrałem to. I będę miał to na pamiątkę. Kiedyś zmienię zdanie, to przynajmniej będę miał wspomnienia. Choć mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Dobrze. Kochani, zacząć chcę tą sesję, ona już właściwie się zaczęła, ale chciałbym teraz skupić się na takim pytaniu. Zwycięskie życie. Gdy mówimy o zwycięstwie, to musimy zadać sobie pytanie, co to jest zwycięstwo? Co to jest sukces? Dzisiaj my, chrześcijanie żyjący w XXI wieku, ocieramy się o to słowo sukces, związane bardzo ze słowem zwycięstwo, codziennie. Świat codziennie nam pokazuje pewne elementy sukcesu. Widzimy w telewizji ludzi sukcesu, widzimy przedsiębiorstwa, które osiągnęły sukces, widzimy kraje, które są krajami sukcesu, do których warto pojechać i pracować, bo tam się dobrze zarabia, to jest sukces. Widzimy ludzi, którzy dorobili się, osiągnęli sukces. Widzimy też chrześcijaństwie, ewangelistów, na których patrzymy z podziwem, oni osiągnęli jakiś sukces. Widzimy pastorów wielkich kościołów, oni osiągnęli jakiś sukces. Czy na pewno to jest ten sukces, o który Bogu chodzi? Kilka lat temu, może z 5 lat temu, Pan Bóg dał mi taki niesamowity sen. Wiecie, czasami ja akurat, Biblia mówi, że młodzieńcy widzenia, starcy sny, więc być może już się zbliżam do tej kategorii starcy sny, ale od jakiegoś czasu, od może 10 lat, widzę, jak Pan Bóg bardzo używa w moim życiu snów. Nie są one zbyt często, ale raz, 2 razy w roku jest taki sen, kiedy ja śniąc wiem, że Bóg do mnie coś mówi. Ja wiem, że ja śnię, ja wiem, że to jest sen i ja wiem, że oto Bóg daje mi coś, abym coś zobaczył, abym coś zrozumiał. Potem budzę się i często na kanwie tego snu powstają różnego rodzaju przemyślenia, kazania, wykłady, objawienia, wiele, wiele różnych rzeczy. I wtedy miałem taki sen. Śniło mi się, że oto jestem w niebie. I to niebo, trudno mi opisać, ale to było coś w rodzaju przepięknych ogrodów gdzieś w górach, zawieszonych prawie że w powietrzu, mnóstwo pięknych kwiatów. Wokół mnie piękne ścieżki wyłożone kolorowymi kamieniami, w oddali różnego rodzaju pałace gdzieś tam były. Nie potrafię sobie wszystkich szczegółów przypomnieć, ale wiem, że byłem zachwycony pięknem, kolorami, których w rzeczywistości w życiu nigdy nie widziałem. To były tak niezwykłe kolory. Widziałem ludzi wokół mnie, spacerujących. W różnych miejscach były takie białe stoły, wyłożone różnego rodzaju owocami, sokami. Ludzie podchodzili, nalewali sobie coś do picia, brali sobie te szklanki, chodzili, rozmawiali, śmiali się. Wszyscy byli ubrani w takie białe mundury, coś w rodzaju uniformów wojskowych, ja również. Takie białe mundury przepasane złotym pasem i każdy miał po lewej stronie taki pagon na ramieniu i na tym pagonie był symbol. I każdy miał inny symbol. I mnie po tym niebie oprowadzał anioł.
Widziałem go, wysoki, potężny mężczyzna, również w takim uniformie, tylko jego uniform był biały z większą ilością różnego rodzaju złotych dodatek. Nie widziałem twarzy, ale widziałem, że to był taki wysoki, potężny, potężny mężczyzna. I on tłumaczył mi pewne rzeczy. Ja widziałem, że Bóg pewne rzeczy mi tłumaczy. I wiecie, niewiele pamiętam, ale jedna rzecz, myślę, że to Bóg chciał, żebym tą jedną rzecz zapamiętał. W pewnym momencie zadałem aniołowi takie pytanie, co znaczą te pagony, te symbole, które wszyscy mamy. I on odpowiedział mi tak, widzisz, każdy człowiek, tak jak Pan Jezus nauczał, żyjąc na ziemi, gromadzi sobie pewien skarb w niebie. I gdy przychodzi tutaj i jest już w niebie, to dostaje nagrodę. I razem z tą nagrodą dostaje pewną rangę. Pewną rangę, no wy byście to nazywali na ziemi tak jakby ranga wojskowa, prawda? Pewne rangi w tej Bożej armii, w tym niebie. I każdy ma jakieś zadanie. To są różne zadania. Ludzie mają różne zadania. Nawet tam w niebie są pewne zadania i przez wieczność będziemy wykonywać Boże zadania i to będzie fascynujące. I ja wtedy go zapytałem, to aż się samo prosi zadać pytanie, dobrze, a jaka jest moja ranga, tak? Bo ja miałem akurat taki symbol, pamiętam do dzisiaj, to był miecz i taka gałązka, skrzyżowany z taką gałązką. I pytałem się, co to za ranga, co to jest takiego, nie? On mówi, tak na odpowiednik ziemskiej armii, to ty masz stopień kapitana. Ja się ucieszyłem, to już tak fajnie, ale potem mówię, dobrze, ale okej, nagroda, ja jestem taki dociekliwy umysł, nagroda w porządku. Paweł zna tą historię, prawda? Bo u nas w kościele często to opowiadam. Ale na jakiej w takim razie podstawie udzielana jest ta ranga? Okej? No bo jeśli każdy dostaje jakąś nagrodę, jeśli każdy dostaje jakąś rangę, to teraz według czego Bóg tą rangę będzie nam dawał? I pytam się anioła, no dobrze, ale na jakiej podstawie, jak to się weryfikuje, co sprawia, że jesteś sierżantem, albo kapitanem, albo pułkownikiem, albo majorem, albo generałem, albo marszałkiem. Co sprawia? Czy to znaczy na przykład, że David Wilkerson to będzie generałem, a Michał Chydzik będzie marszałkiem, a może jeszcze inni będą mieli jakieś rangi w zależności od tego, co na ziemi zrobili? Czy to oznacza, nie wiem, urząd w kościele, który pełniłem? Na pewno nie, powiedział anioł. No dobrze, to może ilość pracy, którą wykonałem, zborów, które założyłem, nic z tych rzeczy. No to może jak bardzo byłem zaangażowany w kościele, nic z tych rzeczy. No to może ilu ludzi zewangelizowałem, może jakby... Absolutnie, to nie to. Po wielu takich pytaniach, na które on zawsze ciągle odpowiadał, że nie, w końcu mówię, dobra, poddaję się, okej. To powiedz mi, jeśli mogę to wiedzieć, proszę, powiedz mi, jaki jest fundament? Od czego to zależy? I on mi powiedział wtedy takie nieprawdopodobne słowa, które do dziś huczą mi w uszach i przez całe moje życie nigdy ich nie zapomnę. Otóż zależy to od tego, na ile na ziemi wypełniłeś plan, który Bóg dla ciebie w wieczności zamierzył. Gdy się rodzisz, Bóg ma dla ciebie plan. Bóg ma dla ciebie do wypełnienia zadanie. I w zależności od tego, na ile wypełniłeś tą Bożą wolę, na ile wypełniłeś ten Boży plan, dostajesz nagrodę. I powiedział mi tak, i tutaj nie ma znaczenia, czy myłeś ubikację, czy myłeś szklanki, po nabożeństwie, czy byłeś wielkim kaznodzieją, który wypędzał demony. Tutaj ma znaczenie to, czy byłeś tam, gdzie Bóg chciał, abyś był i czy robiłeś to, co Bóg chciał, abyś robił. I to jest prawdziwy Boży sukces. Halleluja. Halleluja. Moje serce się raduje. Czy możemy Bogu oddać chwałę przez oklaski teraz? Halleluja. Właśnie takie są Jego normy i takie jest Jego serce. Bóg nie patrzy tak jak człowiek. Patrzy na nasze wnętrze. I nie będzie nas oceniać
Oczywiście On chce, żebyśmy wykonywali pracę i z tego wypełnienia Jego woli oczywiście wynikać może zbory założone, kaznodziejska służba, duszpasterska, prorocza. Może wynikać tysiące różnego rodzaju rzeczy, ale może też wynikać wierność. Znam jednego przynajmniej człowieka, który kiedyś powiedział mi tak, wierzę i Bóg mi to objawił, że moją służbą w tym życiu jest żyć w poświęceniu dla mojej żony i doprowadzić ją do końca życia, aby była zbawiona. Bo gdybym ją zostawił, odeszłaby na pewno od Pana Boga. Więc ja jestem, znoszę to wszystko, co muszę znosić i jestem jej wierny i to jest moje powołanie. I wiecie, jeżeli Bóg mu to objawił i on będzie wierny, to będzie generałem. Dlatego, że był gotów do poświęcenia dla Pana Boga na tym odcinku, na którym Bóg chciał, aby działał. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, rozdział 19 i będziemy czytać pewną historię od wersetu 16. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? A on mu rzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden tylko dobry jest Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: No, tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę, miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec na to: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, więc czego mi jeszcze nie dostaje? Czego mi brakuje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Oto przychodzi do Jezusa człowiek, młodzieniec. I mówi: Panie, dobrze mówisz. To, co nauczasz, to są dobre rzeczy. Ale gdzie jest klucz? Co tak naprawdę mam czynić, aby być zbawionym? Jezus mówi mu: Znasz standardy Bożego Słowa. Czytaj Pismo. Czego Bóg od ciebie oczekuje? Widzisz wyraźnie. Są przykazania, są standardy. Mów prawdę. Nie oszukuj innych. Bądź uczciwy. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Buduj relacje z Kościołem. My dzisiaj moglibyśmy sparafrazować. Bądź aktywny. Szanuj przełożonych w Chrystusie. Bądź wierny żonie, mężowi. Nie szukaj przygód, ale bądź wierny. Uciekaj od wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Nie patrz na rzeczy plugawe. Zachowaj się czystym. Uwielbiaj Pana codziennie, czytając Boże Słowo. Spotykaj się z Nim w modlitwie. Bądź blisko Niego. Panie, no tego wszystkiego przestrzegam. Staram się. Czasem mi wychodzi lepiej, czasem gorzej, ale staram się. Od młodości mojej przestrzegałem tego, co mówisz. Czego mi jeszcze brakuje? Widzicie, w tej drodze do tego Bożego sukcesu, do tego wypełnienia Bożej woli, są takie dwa etapy, albo takie dwie strefy, takie dwie dziedziny. Pierwsza to jest pewien standard. Żeby być chrześcijaninem, musimy przyjąć Bożą naukę. Musimy zaakceptować Boże standardy. Te Boże standardy to jest wiele rzeczy, między innymi właśnie to Boże pragnienie, abyśmy Go kochali, abyśmy byli z Nim i aby nasze dobre uczynki nie były próbą zarobienia na zbawienie, ale aby nasza dobra postawa, dobre uczynki wynikały z naszej miłości do Pana Boga. To jest wielka różnica. Być chrześcijaninem i chodzić do kościoła, dlatego że wiem, że Bóg tego oczekuje i że powinienem tak robić. Czytać Biblię, dlatego że wiem, że jest to dla mnie pożyteczne. Czy też czytam Biblię, dlatego że pragnę tego, że chcę. Chcę mieć kontakt z Kościołem, bo wynika to z mojej miłości do Boga. Chcę być uczciwy w życiu i chcę prowadzić święte życie, dlatego że Go kocham. Dlatego, że Go kocham. On jest moim Panem, On jest moim tatusiem.
i chcę się podobać mojemu Ojcu. Dlatego chcę żyć porządnym życiem. Nie dlatego, że się boję piekła, nie dlatego, że chcę zarobić na zbawienie, bo zbawieni jesteśmy z łaski, nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił, ale jedynie z łaski. Bóg nam to daje jako dar. I mówi, w odpowiedzi chcę widzieć, chciałbym widzieć odwzajemnioną miłość i chciałbym, żebyście przyjęli pewne standardy. Żebyście słuchając mnie jako ojca, wierzyli mi, nie tylko wierzyli we mnie, ale wierzyli mi. I jeśli wierzycie mi, to przyjmijcie, że to, co ja mówię, że jest dla was dobre. Jeżeli mówię nie cudzołóż, to przyjmij, że to naprawdę jest dobre, że naprawdę jest potrzebne. Że nie zamknąłem tej zabawy, dlatego że chciałem wam odebrać przyjemność, ale dlatego, że wiem, jaka jest wasza psychika. Doskonale wiem, skonstruowałem ją i wiem, że to nie będzie dla was dobre. Nawet jeśli tego nie rozumiecie, nawet jeśli wasze ciało pożąda czegoś innego, przyjmijcie moje standardy. Dlatego, że chcecie być chrześcijanami. Dlatego, że chcecie być w mojej szkole. Dlatego, że chcecie, żebym był waszym ojcem. To z tego właśnie wynika, że ja przyjmuję Boże standardy. Bo Go kocham. Bo jest moim Panem. Bo wiem, że przebaczył mi mój grzech. Bo mnie zbawił, uratował od piekła. Przelał swoją krew. Poszedł za mnie do więzienia. Pamiętajcie ten przykład. Poszedł za mnie do więzienia i wziął za mnie moją karę. I jestem mu wdzięczny za to. I dlatego chcę jemu się podobać. Ale to jest standard. To jest standard. Ale żeby osiągnąć w Bogu ten Boży sukces, żeby prawdziwie wypełnić Bożą wolę do końca w naszym życiu, znaleźć się tam, stanąć przed Panem i usłyszeć: dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Halleluja. Wiecie, usłyszeć coś takiego na końcu swojego życia, gdy umieramy, odchodzimy do Pana, to jest fascynujące. To jest coś niesamowitego. Tak jak Paweł pisał, dobry bój bojowałem, walczyłem całe moje życie, było one życiem w wierze w Syna Bożego, który umarł za mnie, a teraz przychodzi kres mojego życia i oto dostanę wieniec żywota. Dostanę nagrodę. Będę już na zawsze z Nim. Pamiętam kiedyś w górach jedna siostra opowiadała nam, jeszcze byłem bardzo młodym człowiekiem, mieliśmy takie w górach spotkanie młodzieżowe i ona opowiadała, jak jeden brat umierał, miał już 89 lat i Bóg powiedział mu, objawił mu, że umrze. I on zwołał całą swoją rodzinę. Wyobraźcie sobie, to jest prawdziwa historia. Z pierwszych ust ją znam. Zwołał całą swoją rodzinę, z każdym się pożegnał, z każdym porozmawiał, potem się położył. I jeszcze ta siostra opowiada, bo była przy tym, bo to był jej starszy brat i mówi, jeszcze leżąc na tym łóżku, jeszcze powiedział, jeszcze muszę pójść do toalety się wysikać. I wstał, poszedł do wychodka, wrócił, położył się, powiedział, teraz odchodzę do Pana. Zamknął oczy i zmarł. Fantastyczne, nie? Sobie myślę, ale to byłoby fantastyczne móc tak odejść w pełni wieku przed Panem. I potem stanąć przed Nim, spojrzeć Panu Jezusowi w twarz i powiedzieć, Panie, może nie wszystko mi się udawało, ale Ty wiesz, że Cię kochałem. Ty wiesz, że Cię kochałem. I Ty wiesz, że to, co robiłem, robiłem z miłości do Ciebie. Może nie zawsze mi się udawało, może miałem potknięcia, może nieraz przegrywałem bitwy, ale Ty za mnie wygrałeś całą wojnę. I zobaczyć wtedy uśmiech na Jego twarzy i usłyszeć, dobrze, sługo, dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. To jest piękne. Ale żeby tego doświadczyć, żeby doświadczyć takiego sukcesu, Bożego sukcesu, nie wystarczy tylko zatrzymać się na tym poziomie standard. Wypełniać praktyki chrześcijańskie, chodzić do kościoła i starać się żyć dobrym życiem. Popatrzcie, co Jezus mówi do tego młodego człowieka. Jeśli chcesz być doskonały. Pytanie. Czy chcesz być doskonały? Czy w ogóle jest, nieraz myślimy, że to jest w ogóle niemożliwe dojście do doskonałości. Ale to jest właśnie ta perspektywa,
tego Bożego sukcesu, którą Bóg nam pokazuje. Chcę, żebyś dążył do doskonałości. Chcę, żebyś się rozwijał. Chcę, żebyś poszedł dalej. Pytanie, jak daleko jesteś gotów z Nim pójść? Jak daleko jesteś gotów pójść za Nim? Ile jesteś gotów poświęcić? Gdy ten młodzieniec usłyszał, sprzedaj wszystko, co masz, odszedł zasmucony, nie był w stanie. A Bóg w tym momencie objawił jemu Bożą wolę dla jego życia. I powiedział, tak sobie wyobrażam twoją przyszłość. I co ty na to? Każdy z nas ma inny Boży plan, który Bóg przygotował dla ciebie. Każdy z nas powinien na tym życiu, póki żyje, zrobić wszystko, aby dowiedzieć się, Panie, czego ode mnie oczekujesz? Jaki jest Twój plan dla mnie? Jaka jest Twoja wizja dla mnie? Czego ode mnie oczekujesz? Czy chcesz, żebym sprzedał wszystko i wyjechał na drugi koniec świata? Czy chcesz, żebym pracował z bezdomnymi? A może chcesz, żebym był świadectwem w kościele? Może chcesz, żebym był pastorem? A może chcesz, żebym prorokował? A może chcesz, żebym pracował w kuchni i przygotowywał posiłki? Może to jest Twoja wizja dla mnie? A może chcesz, żebym był porządkowym i stał w drzwiach do kościoła i swoim uśmiechem witał ludzi? Wiecie, że to jest niesamowita służba? Ja tak cenię te osoby w kościele, które roztaczają wokół siebie tą aurę uśmiechu, pokoju. I gdy witają się, jest taka siostra u nas w kościele. Ma na imię Lidia. Mogę powiedzieć, jak będzie oglądać, to nieważne. Ona, gdy wchodzi i uśmiecha się, słuchajcie, to tak jakby ten, ja zwykle stoję w holu i witam wchodzących, to tak jakby ten hol się rozpromieniał. To jest jej dar. Nieraz mówię kazanie, popatrzę na nią, widzę ten ciepły uśmiech, od razu mi się lepiej na sercu robi. Dar, to jest Boży dar, Boże powołanie do tego, aby zachęcać innych sobą po prostu, ciepłym słowem, dobrocią serca. Wiecie, że to jest też służba, dar? Wiecie, nie ma znaczenia, gdzie jesteś. Nie ma znaczenia, co robisz, jeśli robisz to, co Bóg chce, abyś robił. Rób to dobrze, rób to z serca i pamiętaj, kto stoi w miejscu, ten się cofa. To jest stara zasada. W kościele chrześcijańskim, w naszym chrześcijańskim życiu, w naszym chrześcijańskim byciu uczniem, jeszcze raz to powtarzam, byciu uczniem Pana Jezusa. Pamiętacie? Szkoła, egzaminy, klasówki. Tak? Pamiętacie? Tak? Okej. Okay. Więc w tym naszym byciu uczniem obowiązuje nas zasada wzrost. Wzrost. Jeśli zatrzymasz się i będziesz w kółko powtarzał klasy, to w końcu cię wywalą ze szkoły. Albo sam w pewnym momencie pomyślisz, a bez sensu kompletnie. Mi się nie chce uczyć. Im się nie chce mnie uczyć. Po co mi tu być? Pójdę sobie na ulicę. Nie ma sensu. I kończy się cała edukacja wtedy. W Bożej Szkole jest podobnie. Jeśli nie ma wzrostu, następuje stagnacja. Następuje paraliż. Potem przychodzi zgorzknienie. Gdy nie ma wzrostu, to pojawia się krytykanctwo. Bardzo często. Ja nie mam wzrostu, a widzę wzrost w innych, no to zaczynam bardzo dokładnie analizować, co oni robią. I tu mi się nie podoba, i tam mi się nie podoba, i tu jest nie tak, i tam jest nie tak. Czy jest nie tak? No pewnie, każdy ma coś nie tak. Ja też. Jak ktoś chciałby znaleźć na mnie kija, na pewno znajdzie. Chciałby znaleźć we mnie wady, na pewno znajdzie. Multum. Tylko pytanie, czy tak Bóg chce, żebyśmy funkcjonowali? Czy tak Bóg chce, abyśmy myśleli? Czy tak Bóg chce, abyśmy rozumowali? A bierze się to wszystko właśnie stąd, że sami gdzieś przeżywamy stagnację. Sami gdzieś zatrzymaliśmy się w miejscu. Więc jeśli chcesz być w szkole Bożej, to pamiętaj, Bóg będzie ci podnosił poprzeczkę. Bo Bóg nie znosi byle jakości, wiecie? Bóg nie znosi byle jakości. Bóg nie chce, żebyśmy po prostu jakoś tam sobie żyli, jakoś tam służyli, jakoś tam coś z Nim przeżywali, jakoś tam czytali raz na jakiś czas Biblię, taka McDonaldyzacja chrześcijaństwa, taki McDrive, szybciutko Biblię, co tam dzisiaj? Aha, przeczytane, idę dalej. Bóg chce, żebyśmy to, co robili, robili podnosząc sobie poprzeczkę, stawiając sobie wymagania. Widzicie, dlatego ojciec
Zgadza się, żebyśmy przechodzili przez trudne okresy w naszym życiu. Dlatego może dzisiaj jesteś w momencie, kiedy myślisz, że twoje życie jest kompletnie rozczaskane. I masakra, i nie ma wyjścia. I to jest bardzo dobry moment. Bo wtedy, kiedy już nie masz żadnego wyjścia, wtedy, kiedy wszystko jest rozczaskane, to jest moment, w którym możesz zaufać właśnie tylko Bogu. Bo do momentu, kiedy sami potrafimy coś jeszcze pokombinować, sami coś wymyśleć, sami coś obejść, no to jeszcze sami próbujemy. I często tak bardzo sami próbujemy, że Pan Bóg stoi z boku i mówi, no dobrze, zobaczymy, ile sobie dasz rady. No próbuj jeszcze. A w końcu dochodzimy do ściany, ja już nic nie mogę. Ja już nic, Panie Boże, Ty widzisz, że ja już nic nie dam rady. I wtedy jest moment na cud. Rozstąpienie Morza Czerwonego nastąpiło dlatego, że Izrael już nie miał wyjścia. Oni stanęli, z przodu nieprzyjaciel, z dzidami jedzie na nich, z tyłu morze, koniec. Mojżesz stanął nad morzem, Panie Boże, no dobrze, to nas pozabijają, albo przejdziemy. To jest moment na cud. Dawid uchwycił się tego, kim jest Bóg. Dostał powołanie, wyszedł przed Goliata, albo. Albo on mnie, albo ja jego. No już nie ma wyjścia. I to jest moment często, w którym Bóg czyni największe cuda i największe rzeczy. Kiedy dochodzimy do ściany, kiedy już nie mamy wyjścia. Bóg stawia nam poprzeczkę coraz wyżej. Bóg chce, żebyśmy się rozwijali. Bóg chce, żebyśmy... I On błogosławi tych, którzy chcą się rozwijać. Którzy chcą stawiać sobie wyzwania. Którzy są gotowi przyjąć te wyzwania. Więc czym jest zwycięskie życie w Chrystusie? Zwycięskie życie w Chrystusie to jest poznanie tego, czego Bóg ode mnie oczekuje. To jest być tam, gdzie Bóg chce, abym był i robić to, czego Bóg chce ode mnie, abym robił. W wojsku jest taka zasada. Jeśli nie ma nowego rozkazu, to do końca trzymamy się starego rozkazu. Trzymamy się starego rozkazu. Jeśli dzisiaj nie wiesz, nie masz jakiegoś wielkiego objawienia, czego Bóg od ciebie oczekuje, może dzisiaj nie usłyszałeś, chcę, żebyś był prorokiem w Japonii. Spakuj się i wyjedź. Bywa i tak. Ale jeśli dzisiaj nie słyszałeś takiego głosu, to co masz robić? Nie mów, ja nie wiem, jaka jest Boża wola dla mnie. Znasz standardy. Znasz standardy? Trzymaj się ich. Postaw sobie za cel jakościowe, codzienne czytanie Bożego Słowa. Niech to będzie twoim celem. Postaw sobie za cel szanować tych, którzy ciebie przeklinają, upadlają i źle traktują. Postaw sobie za cel, aby nie plotkować. Postaw sobie za cel, aby z twoich ust nie wychodziło narzekanie, ale abyś tylko wychodziło zaufanie i błogosławieństwo. O, w naszym kraju to jest tak, że trudne. Wszędzie na świecie to jest możliwe, a w Polsce nie. No bo przecież taki fatalny mamy rząd. W ogóle jest dziadostwo. W ogóle jest beznadzieja. W ogóle jest tak źle, że no wszystkie te piękne samochody pod centrami handlowymi to na pewno są wszystko Niemcy. Tak? Wszystkie te piękne domy budowane, jak jadę przez ten kraj, to na pewno Niemcy przyjechali i wybudowali. Bo przecież my Polacy jesteśmy tak biedni, jest nam tak źle, a rząd jest w ogóle tak fatalny, w ogóle nic nie robi. Tak lubimy narzekać. Tak lubimy narzekać. Tak nie widzimy plusów. Nie doceniamy tego, co się zmieniło przez ostatnie 20 kilka lat. Nie widzimy tego. Jesteśmy jakby ślepi. Jak słucham polityków w telewizji, to myślę sobie, Boże, no o czym oni mówią? Dlatego uciekam od tego jak najbardziej. Bóg chce, żebyś podstawił sobie ten cel, który jest najprostszy. Czasem najprostsze rzeczy są, kochani, najtrudniejsze. Najtrudniej jest na przykład być świadectwem we swoim własnym domu. Coś na ten temat wiem. Najtrudniej jest być prorokiem w swoim własnym domu. I może to jest twój dzisiejszy cel. Może właśnie te proste, fundamentalne rzeczy to jest cel, który Bóg przed tobą dzisiaj stawia. A później, może jeśli wypełnisz te cele, jeśli już przejdziesz przez tą pustynię, jeśli już doświadczysz, że Jerycho się zawali i tą walkę wygrasz ze swoimi słabościami, bo to też jest inna prawda, wiecie, najbardziej walczymy i nasza największa bitwa to nawet nie jest bitwa z diabłem. Oczywiście on ją inspiruje. To nawet nie jest bitwa z okolicznościami, tylko tak naprawdę największa bitwa to jest bitwa ze sobą samym. Z twoją i moją starą naturą. Z twoimi i moimi starymi myślami. Starymi nawykami.
z tą tendencją, żeby narzekać, żeby mówić źle, z tą tendencją, aby plotkować, z tą tendencją, aby skłamać, z tą tendencją, aby się napić, aby zapalić. To jest walka, to jest wojna, prawdziwa wojna duchowa. Ale dzięki Bogu, że w tej wojnie duchowej Bóg nas ratuje i nie pozostawia nas samych. Czyli jak daleko jesteś gotów z Nim pójść? Jak daleko jesteś gotów pójść za Nim? I jeszcze jeden fragment Bożego Słowa. Z Dziejów Apostolskich, taki fenomenalny fragment. 5 rozdział Dziejów Apostolskich, od 1 wersetu do końca. A pewien mąż, znamy wszyscy ten fragment, pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość. I za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyś póki ją miałeś, nie była twoja? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, że tę rzecz dopuściłeś do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. I jak znamy, później podobna rzecz się stała z jego żoną. Przyszła jego żona: czy to tyle sprzedaliście? Tak, bach, leży, wynieśli. Tak w skrócie mówiąc. Szokujący fragment. Nas to Bóg miłości, no jakżeż to tak? Przecież Bóg jest miłością, a tu taki fatalny fragment. No ja, to się nam nie zgadza, no jakżeż to możliwe? Ha, wiecie, dlaczego to się nam nie zgadza? Bo my mamy jednostronny obraz Boga. My tak przesiąknęliśmy psychologią, humanizmem i demokracją, że my już nie jesteśmy w stanie słyszeć o Bogu, który jest w stanie powiedzieć: wymierzam ci karę, bach. My już tego nie jesteśmy w stanie, bo przecież Bóg jest miłością. Ale kochani, to jest tylko jedna strona. Bóg jest miłością, ale Bóg także jest sprawiedliwością. Bóg także jest święty. I to nie może być tak: Bóg mnie kocha, Bóg mnie kocha, Bóg mnie kocha. Izraelici też mówili: my jesteśmy naród wybrany, naród wybrany, naród wybrany. A Jezus im powiedział: nie pozostanie kamień na kamieniu tutaj. Dlaczego? Pamiętacie, co wtedy Jezus powiedział? Dlaczego? Dokładnie. Dokładnie, bo nie poznałeś czasu swojego nawiedzenia. Jeżeli Słowo Boże, które przenika do twojego serca, Bóg cię prowadzi do sukcesu, do zwycięstwa w Nim, prowadzi cię przez swoją szkołę, a jeśli ty nie rozpoznasz tego czasu, jeśli nie będziesz chciał za tym iść, to gdzieś na pewnym etapie następuje śmierć duchowa. Ten obraz tutaj, tragiczny i straszny, to jest obraz Bożej sprawiedliwości. Obraz tego, że i w Nowym Testamencie Bóg jest Bogiem potęgi, mocy, jest Bogiem, któremu winni jesteśmy szacunek, cześć i bojaźń. A nie tylko spoufalać się z Nim: Panie, a zrób to, a czemu nie zrobiłeś, a dlaczego tak, Panie Boże, dlaczego to zrobię? Jakieś my mamy prawo mieć do Niego pretensje, o cokolwiek. Nie mamy prawa mieć żadnych pretensji do Niego, to On jest Bogiem, a my jesteśmy Jego stworzeniem. I za każdym razem, kiedy wołasz do Boga: dlaczego, dlaczego? Stawiasz się w pozycji absolutnie przegranej od samego początku. Dlatego, że to On jest Bogiem, to On jest suwerenem, a ty jesteś Jego dzieckiem, które On kocha, ale także wychowuje. Ten obraz tutaj to jest obraz tego, co się dzieje, jeśli ktoś nawraca się połowicznie. Jedną nogą na peronie, drugą nogą w pociągu. Jak długo można tak wytrzymać? Dokąd nie ruszy pociąg, prawda? Potem już się nie da. I w naszym życiu niektórzy tak próbują. Trochę w świecie, trochę w kościele. Tak? Tu jesteśmy posłuszni, sprzedaliśmy tak jak kazaliście, ale trochę dla siebie żeśmy schowali. No nic się nie stanie. Wiecie, do czego prowadzi połowiczna wiara, połowiczne chrześcijaństwo? Do śmierci. To jest obraz śmierci duchowej, która następuje, jeżeli nie wzrastasz. Jeżeli nie pozwalasz Bogu, aby ci podnosił poprzeczkę. Jeśli nie walczysz. Ja wam powiem, lepiej jest walczyć i przegrywać bitwy, bo wojna jest wygrana i ty w niej bierzesz udział. I nawet jeśli przegrywasz bitwy, to jesteś jak ten żołnierz, który często po przegranej bitwie dostaje medal, bo się sprawdził, bo poświęcił się. Bitwa została przegrana, ale on został bohaterem. I Bóg chce widzieć ciebie jako bohatera, który walczy
który walczy i który nie odpuszcza, bo on wie, że wojna jest przegrana. Lepiej jest walczyć i nawet czasem przegrywać, niż poddać się i powiedzieć, nie chcę walczyć i pójść swoją drogą. Bo to jest prosta droga do piekła. Prosta droga na zatracenie. Prosta droga do przegranej. I to jest ten obraz. Ten fragment pokazuje nam, co się dzieje, gdy chcemy iść za Bogiem, ale na naszych warunkach. To jest to połowiczne nawrócenie. Chrześcijaństwo to nie jest teoria, ale praktyka. Że uwielbienie, tak jak modlitwa, to jest postawa serca. To nie chodzi o to, co śpiewasz. Nawet nie chodzi o to, jak śpiewasz. Ale chodzi o to, co jest w twoim sercu. Jeśli robisz to szczerze, robisz to przed Bogiem, to nie jest ważne, czy jesteś bardziej czy mniej emocjonalny, bo Bóg patrzy na serce. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczami. I to jest normalne. I to jest normalne, że tacy jesteśmy. Ale Bóg patrzy na twoje i moje wnętrze. Więc jak prowadzić zwycięskie życie? Po pierwsze, jeszcze raz przypomnę, sukces to jest być tam, gdzie Bóg chce, abyś był i robić to, co Bóg chce, abyś robił. Jeżeli tego będziesz szukać, to dostaniesz piękny wieniec żywota i piękną nagrodę kiedyś z Nim. Pamiętaj, że jesteś istotą duchową i twoje życie nie może się ograniczać tylko do tego, co jest tu na ziemi. Ale Bóg chce, żebyś patrzył w perspektywie wieczności. Ci, którzy ufają Jezusowi tylko na zasadzie tego, co On może tu na ziemi uczynić, są ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. 1 Koryntian 15, 19. Ale ci, którzy mają perspektywę wieczności, ci, którzy wiedzą, dlaczego mają spadochron. Pamiętacie ten przykład? Jestem chrześcijaninem, bo Bóg mnie uratował. I ponieważ mnie uratował, to Go kocham. A ponieważ Go kocham, staram się żyć świętym życiem. Ponieważ Go kocham, chcę, żeby mnie uczył, wychowywał, podnosił mi poprzeczkę. Ponieważ Go kocham, jestem gotów walczyć. Ponieważ Go kocham, jestem gotów toczyć bitwy. Ponieważ Go kocham, nigdy się nie poddam. Bo chcę być zwycięzcą. Dzisiaj nie wszystko widzę. Dzisiaj nie wszystko rozumiem. Dzisiaj czasem nie rozumiem moich przegranych bitew. One bolą. To jest trud. Ale wierzę, że kiedyś Pan Bóg mi pokaże. I kiedyś zrozumiem. Gdy będę już z Nim, wtedy On mi wszystko wyjaśni. I będę razem z Nim odpoczywał. Pochylcie swoje głowy. Będziemy się modlić. Jesteś dobrym Ojcem. Jesteś Ojcem, który nas stworzył, ukształtował. Uratował od piekła, dając swojego Syna, a teraz chce wychowywać. Biblia mówi, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich i ze swoją starą naturą. Boże, ja Cię tak proszę, abyś dał łaskę każdej osobie na tym miejscu i mi także, abyśmy mogli toczyć dobry bój, aby to był dobry bój, abyśmy nie poddawali się przy porażkach, ale byśmy nie wpadali w pychę przy zwycięstwach. Abyśmy się nigdy nie poddali. Abyśmy mogli kiedyś stanąć przed Tobą i usłyszeć: dobry sługo, wierny, wejdź do radości Pana swego. Panie, proszę Cię, daj nam, pomóż nam prowadzić zwycięskie życie. Jeśli to jest Twoją wolą, to wierzę, że możesz każdemu z nas objawić w nadprzyrodzony sposób, czego od Niego oczekujesz. Ale jeśli tego nie objawiasz, to znaczy, że
Już nam to kiedyś powiedziałeś w Bożym Słowie i w naszym życiu i chcemy być temu wierni. Halleluja. Jestem przekonany, że większość z nas, a może nawet i wszyscy na tym miejscu, chcemy toczyć dobry bój dla naszego Pana. Czy możecie powiedzieć amen? Jeśli to wszystko, co dzisiaj mówimy i jakby obrazuje pragnienie Twojego serca i właśnie masz to pragnienie, aby toczyć dobry bój wiary i aby być w Chrystusie tym zwycięzcą, robiąc to, co Bóg chce, abyś robił, będąc wiernym i walcząc na co dzień, to chciałbym Cię dzisiaj wezwać do tego, po pierwsze, abyśmy mogli teraz wstać wszyscy razem, tak jak siedzimy. Jest taki fragment Bożego Słowa, który używam czasem w Kościele jako publicznej modlitwy, jako publicznej deklaracji. I chciałbym, abyśmy ten fragment teraz razem powtórzyli jako naszą deklarację i jako naszą modlitwę. Jeśli chcesz walczyć z Panem do końca swoich dni, to niech to będzie deklaracja Twoich ust, za którą stoi Twoje serce i za którą chcesz, aby stały Twoje dobre decyzje przez najbliższe miesiące i lata. Chciałbym, żebyście mogli powtarzać za mną tę modlitwę. Ona jest zapisana w 3 rozdziale listu do Efezjan od 14 wersetu. Tylko będziemy wypowiadać ją troszeczkę inaczej niż tutaj, mówiąc w liczbie pojedynczej, liczbie mnogiej. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. By sprawił, według bogactwa chwały swojej, abym był przez Ducha, Jego mocą utwierdzony w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę, nie przez emocje, zamieszkał w sercu moim, a ja, wkorzeniony i ugruntowany w miłości, zdołał pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i Bożą wolę dla mnie, i mógł poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, i abym był wypełniony całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej we mnie potrafi daleko więcej uczynić, ponad to wszystko, o co proszę, albo o czym myślę, albo o czym marzę, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia. Amen. Oddajmy Bogu chwałę. Alleluja! Chwała Tobie, Jezu! Alleluja! Dzięki Ci, Panie! Ty jesteś naszym Królem, Panie! I my oczekujemy Ciebie i chcemy żyć z Tobą i chcemy żyć dla Ciebie, Panie. Ty jesteś dla nas najwyższą wartością. Ty jesteś dla nas wszystkim. Panie, chcemy powtórzyć za Pawłem. Żyję nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który samego siebie wydał za mnie. Hallelujah.